na imię Filip, mieszkam w Poznaniu, mam 21 lat, studiuję oprócz grania turystykę i rekreację. No nie wiem, może tym razem będzie inaczej, ale będziemy starali się grać najlepiej, jak będziemy mogli, no to co zrobić. Ekspert jest mega spoko. Zapraszam wszystkich serdecznie do spróbowania. Filip Neokupski zyskał na całym świecie miano gracza legendarnego. Oczywiście nie przypadkiem. Jednak dlaczego? Dlaczego jego osobę nazywamy tak, a nie inaczej? Dlaczego każdy gracz, każdy fan traktuje go z wielkim szacunkiem? Na te oraz na inne pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym materiale. Zacznijmy najpierw od charakteru Filipa. Mimo tego, co osiągnął, nadal jego zachowanie nie uległo zmianie. Jest tak samo skromnym, jak i cichym chłopakiem z Poznania. Nigdy nie wszczyna się wszelakiej awantury, jakie od lat zalewają sceny Counter-Strike'a i nie tylko. Swoim szacunkiem do przeciwników przez lata wypracował sobie niesamowity respekt do jego osoby. To jest pierwsza rzecz, która czyni go legendarnym, bo takich ludzi jak on w dzisiejszym świecie niestety naprawdę brakuje. Oczywiście cieszy mnie, no ale zawsze jestem człowiekiem wiecznie niezadowolonym, to jestem niezadowolony, żeby tylko się mówił. Tylko, czyli ale nie, nie zasłużyłem na lepsze. No jest okej. Okay. Sądzisz, że nie zasłużyłeś, że twoje występy nie były na top 5? Nie. To kto w top 5, jak nie ty? Markelow, kto jeszcze? Markelow, Starix, nie wiem czy Edward, ale... Czas, który poświęcił na sport elektroniczny, naprawdę jest niewyobrażalny. Wyobraźcie sobie, że jest rok 2001, a ojciec Filipa, Janusz Hayabusa-Kubski, zakłada drużynę e-sportową. W tamtych czasach ta dyscyplina naprawdę raczkowała, a większość z nas nawet nie potrafiła jeszcze wypowiedzieć dwóch prostych zdań. Także już od ponad 16 lat Filip zajmuje się Counter-Strike'iem profesjonalnie. Wówczas w tamtych czasach nie myślało się jeszcze o nagrodach pieniężnych, liczył się tylko prestiż, jaki się w tamtym czasie uzyska, i zwycięstwo. Neo niejednokrotnie mówi, że wtedy musiał przebyć bardzo długą drogę samochodem, aby zagrać na komputerze. Wtedy było to prawdziwe poświęcenie się pasji, dlatego czasy, w jakich zaczynał Filip oraz to, że robi to już od ponad 16 lat, ciągle będąc na szczycie, jest naprawdę czymś wielkim i bezprecedensowo czyni go legendą tej branży. Osiągnięcia są trzecią rzeczą, które również są ważne dla jego statusu w sporcie elektronicznym. Jego pierwszym udanym występem był turniej AMD PG Challenge, gdzie to Spedster zawsze było w cieniu nieco lepszej formacji Aristokracji, w której mieścił się chociażby TAS czy też Luke. Na tych zawodach nastąpiło przełamanie i Spedster wygrał z Aristokracji wynikiem 25-11. Później po turnieju w Korei zaczęły się problemy motywacyjne u graczy. Ojciec Filipa ostatecznie rozwiązał sprawę w ten sposób, że połączył dwie silne polskie ekipy, które borykały się z problemami. Tak naprawdę dzięki Januszowi Kubskiemu możemy cieszyć się teraz, że mamy jedną z najlepszych drużyn na świecie. Później z czasem Neo wygrywał coraz więcej prestiżowych turniejów. Warto jednak wymienić kilka z nich. Pierwsze miejsce na World Cyber Games 2006 był pierwszym ogromnym zwycięstwem dla Filipa Kubskiego. Wtedy wówczas w finale wygrali ze Szwedami z Ninjas in Pyjamas 2-1. Pierwsze miejsce na World Cyber Games 2009. Ogólnie ten turniej był bardzo ważny dla całej naszej złotej piątki. Gdyby zaliczyli słaby występ, możliwe, że dzisiaj nie cieszylibyśmy się ze zwycięstw Virtus Pro, albowiem mieli oni w tamtych czasach naprawdę bardzo duże problemy z organizacjami, w których się znajdowali, oraz ogólnie rzecz biorąc pieniędzmi. Pojechali jednak na WCG 2009 pod szyldem EGEN. Wygrali wówczas w finale z zawodnikami Fnatic 2-0. Oczywiście w tym zestawieniu nie mogło zabraknąć również ESL Major Series 1 Katowice 2014, gdzie przy własnej publiczności w spotku Filip i spółka pokonali z łatwością mocarnych graczy z Ninjas in Pyjamas wynikiem 2-0. Pomimo problemów, Filip nie poddał się. Wiele razy Neo znajdował się w krytycznych sytuacjach, jaka była chociażby w 2009 roku, gdzie to złota piątka tułała się po organizacjach, nie potrafiąc na dłużej zagrać miejsca, przy czym ich sytuacja finansowa nie wyglądała wtedy kolorowo. Mimo to udało im się z tego wybrnąć. Potem innym przykładem może być chociażby przenosienie na nową platformę, czyli Counter-Strike Global Offensive. Najpierw nastąpił rozpad Złotej Piątki, gdzie to Lord, a później również Kuben opuścili formację ESC Gaming, a później jeszcze jego problemy indywidualne, gdzie to grał poniżej oczekiwań. TAS, jak i Neo zastanawiali się wtedy nad zmianą gry,
na League of Legends. Jednak nie poddali się i na obecną chwilę nie ustępują nikomu pod względem umiejętności. Radzenie sobie z wieloma problemami oraz wiara w to, co się robi. Dlatego nazywany jest legendą Counter-Strike'a. Umiejętności indywidualne oraz talent również jest rzeczą, bez której Neo nie mógł się obejść. Przez wielu nazywany najlepszym graczem wszechczasów, albowiem przez całą karierę w Counter-Strike 1.6 był jednym z topowych graczy, a w Counter-Strike Global Offensive, pomimo wcześniejszych problemów, nadrobił swoje i nawet w 2015 roku został sklasyfikowany na 17 miejscu w rankingu HLTV. Niesamowite opanowanie i umiejętność wygrywania klaczy nawet 1 vs 5 czynią go bezprecedensowo jednym z najlepszych graczy Counter-Strike'a. To właśnie m.in. dlatego, jako pierwszy odcinek historii graczy do telewizji eSport TV, wybraliśmy właśnie Flipa Kubskiego. Witnessing now Neo, the last one left, in a 1-on-4. Neo, very nearly lands the second one, will through the wall. Used to buy time, now... but they've already smoked out the bomb, there's another headshot coming through. He'd have to go for the ace clutch into winning the semifinals here, looking for another spray. Neo's gonna get it, he goes for more! Spray for the one, he's out of bullets! Neo! Are you kidding me? He picks it!